pierwszy duży klient, najemca, kim on jest dla Pana? Jest strategicznym klientem i co więcej bardzo prestiżową firmą, która potwierdza fakt, że wizja, którą kiedyś w głowach sobie stworzyliśmy, projektu Monopolis, spotyka się nie tylko z uznaniem samych łodzian, ale również środowiska biznesowego. Jest to potwierdzenie tego, że warto było podjąć się tego wyzwania. Z Łodzią jesteśmy związani już z Wałbrzychem, z regionem łódzkim od 20 paru lat, ponieważ współpracowaliśmy tutaj z firmą prywatną, Clariant bardzo blisko kooperował z firmą prywatną w zakresie produkcji środków barwiących do plastiku. I w 2011 wykupiliśmy całą spółkę i staliśmy się jednoosobową właścicielem spółki. I od tego czasu zainwestowaliśmy 10 milionów w zakład w Konstantynowie Łódzkim, 10 milionów franków. I jest to jeden z powodów, że jesteśmy już tutaj. Drugi następny powód to jest baza wysoko kwalifikowanych pracowników i również baza akademicka, która tych pracowników dostarcza. A więc doceniamy ten potencjał Łodzi, jeżeli chodzi o młodych ludzi, wykształconych ludzi. Tak jak firma Clariant, chciałbym ściągnąć firmę, które szanują swoich pracowników i chcą dla nich stworzyć naprawdę przyjazne człowiekowi miejsce pracy. Monopolis to jest unikatowe miejsce. Jest to rewitalizacja starej fabryki Monopolu spirytusowego, który taki sposób tej czerwonej cegły, proszę mi wierzyć, jest to coś unikatowego na skalę polską, ale również europejską. I ja 25 lat już pracuję w biznesie, odwiedziłem już prawdopodobnie setki biur i muszę Pana zapewnić, że to biuro naprawdę będzie unikatowe nie tylko dla Clarianta, dla w skali europejskiej. To mityczne, przyjazne człowiekowi miejsce pracy to takie poszukiwanie balansu pomiędzy pracą a życiem i również tym życiem po pracy. Stąd podjęliśmy się tego zadania, żeby w Monopolis obok przestrzeni tych biznesowych powstały takie miejsca jak teatr, jak muzeum, galeria wystawiennicza, klub dla dzieci, świetlica środowiskowa, w sumie bardzo bliska misji naszej firmy, czy nawet pasaż z zielenią, z miejscami do wypoczynku, z placem zabaw dla dzieci. To wszystko ma sprawić, że przychodząc do pracy mamy czuć pewien komfort, że możemy wyjść na chwilę, spotkać się z kontrahentem po pracy, spotkać się z przyjaciółmi, przyjść w niedzielę czy w weekend z rodziną, bo będzie i przedszkole i właśnie klub dla dzieci i różnego rodzaju animacje. Bardzo zależy nam na tym, żeby właśnie było to miejsce przyjazne całym rodzinom. Od zera do 100 lat, żeby każdy tam mógł w miarę możliwości oczywiście znaleźć coś dla siebie. Chcemy tu zaprosić na przykład na otwarcie, które będzie w następnym roku. Zamierzamy zaprosić naszego dyrektora zarządzającego, cały zarząd Clarianta, więc też liczymy na to, że Państwo nas też tu odwiedzą. Tak, to będzie miejsce, którym chcemy się chwalić i z którego będziemy dumni w całym Clariancie. Po zrzuceniu tych, nazwijmy, takich narośli, które w ostatnich latach powstały, niekoniecznie ładnych i chcianych, okazało się, że piwnice kryją przepiękne wnętrza, sklepienia. I to nas naprawdę w ostatnim czasie bardzo miło zaskoczyło. Sam fakt w ogóle jakby oczyszczenia tej przestrzeni z różnego rodzaju dobudówek, jakichś pewnych dziwnych konstrukcji, które tam powstały w latach 80. czy też 70. powoduje, że ta przestrzeń już zupełnie inaczej wygląda i już nas zaskakuje, bo faktycznie nabiera takiego sznytu i tej pierwotnej elegancji, z którą została stworzona.